Dzisiaj opowiem wam historię, która na zawsze zostanie w waszej pamięci. Wszystko zaczęło się w bardzo niewielkiej wiosce. Dla jednych był to dom, inni zaś nazywali to Palionowem. Mieszkańcy tej wioski prowadzili tam spokojne życie. Bez smutku, bez stresu, bez wrogów. I tu pojawiam się ja. Przemierzając kosmos moim statkiem, rozbiłem się właśnie w okolicy tej wioski. Mieszkańcy tej wioski odebrali mnie jako intruza, ale zaprzyjaźniliśmy się, więc postanowiłem tam zostać. Na początku wydawało się być tam spokojnie. Powiedziałbym nawet, że zbyt spokojnie. I właśnie wtedy pojawił się nasz pierwszy problem. Herobrine. Każdy dzień podczas ataków Herobrine'a to koszmar. Nigdy nie wiesz, kiedy zaatakuje. Legendy mówią, że niejedna wioska z jego ręki stanęła w ogniu. Myśleliśmy, że jesteśmy tylko jego kolejnym celem. A okazało się, że staliśmy się wyzwaniem, z którym sobie nie poradził. Zaatakował raz, zaatakował drugi, ale zawsze wracaliśmy silniejsi. Kto by pomyślał, że przetrwamy tak dużo? Nie wiedzieliśmy wtedy, że to dopiero początek. Palionowo miało bardzo wielu wrogów, aż ciężko mi ich zliczyć. Zawsze, gdy udawało nam się pokonać lub uciec od naszego wroga, pojawiał się nowy lub powracał stary. Zawsze jednak trzymaliśmy się razem. Bo jak mówi pewne przysłowie, w kupie raźniej. Niestety był też taki wróg, który potrafił zawładnąć naszym umysłem. Z nim tak łatwo nie było. Ten wróg miał na imię Venom. Tylko w nocy atakował umysł i za wszelką cenę chciał zdobyć wszystkie kamienie z rękawicy Thanosa. Nie było łatwo, ratowaliśmy się nawzajem. Na szczęście miałem swojego klona, który okazał się być najbardziej pomocną osobą. Mój przyjaciel Dave, na którym zawsze mogłem polegać, niestety uległ sile Venoma. Podczas walki o kamienie okazało się, że sam założyciel wioski, Palion, zdobył rękawice i resztę kamieni. I sam doprowadził do zniszczenia Palionowa. Wtedy przegraliśmy, ale z czasem wiem, że był w tym inny cel. Zniszczyliśmy Venoma i wszystkie kamienie z rękawicą, a my przetrwaliśmy. Czasem, poświęcając cały swój dorobek, można pokonać największe zło. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że największe zło jest dopiero przed nami. Rozpoczęliśmy sezon drugi. W nowym miejscu, na nowych zasadach, silniejsi niż poprzednio. Jednak nawet po tylu przejściach, bo pominąłem opowieści o Świrusie, walce z klonem, Wielkim B i Diable, przyszła pora na starcie ze złem ostatecznym. To właśnie wtedy poznałem najbardziej nieprzewidywalną, przerażającą i prawdziwie złą postać. Jego imię sprawia, że mam ciarki, a każde wspomnienie pcha łzy do oczu. Wyglądał jak demon i nazywał się Lucifer. Ah!
Na początku nazywałem go człowiekiem lawą. Tylko tyle o nim wiedziałem. Kazał mi wybudować jego posąg. Nikomu nie mówiłem o nim, żeby nie wciągać ich w kłopoty. On jednak porwał mojego przyjaciela, Dave'a. Wtedy nie mogłem tego tak zostawić. Szukałem sposobu na pokonanie człowieka lawy, a w międzyczasie poznałem jego prawdziwe imię, Lucifer. Atakował nas, dawał wyzwania, obiecując, że w końcu nas zostawi. Z czasem wiem, że tylko odciągał naszą uwagę od prawdziwego problemu. Gdy tylko udało nam się kogoś uratować, atakował innego. Ale nagle znikł. Myśleliśmy, że to już koniec. Ale tak jak powiedziałem, zło zawsze pojawiało się na Paliodowie. Tym razem nie było inaczej. Przyszła pora na kogoś, kto miał coś ze świrusa. Wyglądał jak klaun, jednak był o wiele gorszy. Mieszkał w kanałach i nazywał się Pennywise. W czasie odkryliśmy, że Pennywise ma kontakt z Lucyferem, co nas mocno zaniepokoiło. Oznaczało to, że mogą uderzyć i nas pokonać raz na zawsze. Chwilę po tym odkryliśmy miejsce, które przez długi czas Lucyfer budował, by stworzyć armię, która zgładzi nas wszystkich. Na środku morza, gdzie fale biły o mury zamku Lucyfera, stworzył laboratorium i odnalazł Dextera, który dla Lucyfera stworzył najmocniejsze bronie, jakie widział ten świat. Był gotowy, zaatakował. To była najtrudniejsza walka w naszej historii. Nas trzech przeciwko armii. W walce pokonałem Lucyfera. Teraz jestem już stary, ale pamiętam tę historię, jakby to było wczoraj. Dziękujemy wam, że byliście z nami w tej podróży, która zakończyła się szczęśliwie. Dziś już jesteśmy bezpieczni w miejscu, gdzie tak jak na początku nie ma smutku, nie ma stresu i nie ma wrogów, co oznacza, że jestem szczęśliwy. Spytacie, co dalej? Teraz, drogi widzu, przyszła pora, by odpocząć. Po tylu przygodach poranna kawa i muzyka to jedyne, czego pragnę. Ten rozdział się kończy, ale kto wie, co jeszcze czeka nas w przyszłości? This day's a life you simply need to know. That's on a rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering. Sleepless nights and wondering before you make it safely to the end. Before you make it safely to the end.